Takim głównym powodem moich porażek były stosunkowo proste rzeczy. Po pierwsze, ponosiłem porażkę za porażką, ponieważ praktycznie od samego początku wybierałem stosunkowo trudne programy do promocji, które posiadały dosyć drogi pakiet startowy, na który czasami zbierałem nawet przez 2-3 miesiące. Do tego oczywiście dochodziły miesięczne zakupy, które były potrzebne, aby zrobić kwalifikacje, aby być aktywnym w tym programie. I te zakupy też były stosunkowo drogie. I teraz o tym pomyślę, naprawdę chcę się śmiać, ale przypomniało mi się, że kilka lat temu pożyczyłem 1500 zł od mojej dziewczyny na zwiększenie pakietu startowego w danej firmie, z którą wtedy współpracowałem. Ja oczywiście byłem spłukany w tamtym czasie i miałem najtańszy pakiet, a musiałem mieć lepszy pakiet, aby więcej zarabiać i aby awansować w strukturze. No i oczywiście pożyczyłem te 1500 zł od dziewczyny, kupiłem sobie ten większy pakiet, awansowałem w strukturze, ale najlepsze w tym wszystkim było to, że tamta firma z dnia na dzień przestała istnieć. Nikt się tego nie spodziewał. Nawet najwięksi liderzy się tego nie spodziewali. To się praktycznie stało z dnia na dzień. Dzisiaj promujesz tą firmę, jest fajnie, zarabiasz fajnie, a jutro tej firmy nie ma już na rynku. To było naprawdę super doświadczenie, muszę ci powiedzieć. Na szczęście moja dziewczyna się nie obraziła. Okej, ale wracając do tematu, bo to co teraz powiedziałem, to był przykład na tę pierwszą porażkę. To był dosyć drogi program, który nagle przestał istnieć. Wydałem dużo pieniędzy, nic nie zarobiłem, no ale trudno. Okej. Teraz, czyli tak, pierwszym powodem porażek były właśnie promocja drogich i trudnych programów. Drugim powodem moich porażek był po prostu brak zarobków. Zarabiałem za mało, aby pokryć moje miesięczne zobowiązania. I też na szczęście dla mnie nie musiałem oddawać pożyczonych pieniędzy. Po prostu mój miesięczny dochód był za mały. Ja czasami zarabiałem na jednym miesiącu 200 zł, w drugim 300, w trzecim 400, a w piątym na przykład nie zrobiłem niczego. Czyli jak widzisz, zarabiałem naprawdę mało i też wtedy nie pracowałem na etacie. A takim trzecim powodem, bardzo ważnym powodem moich porażek był brak odpowiedniego systemu marketingowego, inaczej mówiąc systemu wsparcia dla zespołu, czyli strategii duplikacji, strategii pozyskiwania nowych partnerów i tak dalej. To jest naprawdę bardzo ważny punkt. Zwróć uwagę na ten trzeci punkt, ponieważ kluczem do sukcesu jest odpowiednio zbudowany system marketingowy, a w samym centrum takiego systemu jest dobrze stworzony tunel sprzedażowy.